Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wędki 2. I to będą urywki z dzisiejszej wyprawy. Jak wiemy, zaczęły się już wakacje, wszyscy się cieszą, że już nie ma szkoły, może i tak niektórzy nie chodzili do szkoły, bo są dorośli, a co ja pieprzę, zresztą dobra. Są wakacje, pierwszy wypad w wakacje na ryby. No i był dosyć udany, złowiłem swoją życiówkę, no niestety się nie nagrała i tylko pokażę wam zdjęcie. Był lin, była wzdręga, ale wzdręgi nie pokażę, bo była mała, były sazany, karpi dużo i jedna ukleja. No to co, widzimy się już na filmiku, nie? Cześć, witajcie, z tej strony Olek, witajcie na kanale Wędki 2. Dzisiaj jesteśmy na wyprawie karpiowo-amurowej, tylko tutaj ja łowię na grunt, na metodę, z pławiczek, a i tam jest zarzucona jeszcze karpiówka z wolnym biegiem. No i co, czekamy na efekty. Podnęciłem sobie pławik z trzema kulkami zanęty, a na federach mamy pelet o smaku truskawki. Mamy pierwszą rybę. Niestety jestem trochę zdziwiony, jak na ten staw, bo tu są same takie duże karpie prawie. A to jest, kurde, ukleja, no. Istna sama w sobie ukleja. Tata mi tam podpowiada, żebym sobie założył kulkę na haczyk. Zaraz to zrobię i wam nawet pokażę. Okej, to do zobaczenia przy wypuszczaniu. Okej. I co? No wypuszczamy. Okej. Taka fajna rzecz, kulka na haczyk. Proszę bardzo, to są takie specjalne kulki. Wiem, że się zakłada na włosy, ale też się zakłada na haczyk. To są teraz takie kuleczki. No i co? Zarzucamy, nie? Cały czas przez przypadek wyłączam nagrywanie. Albo mi bierze, albo się zagapie. No dobra, to widzimy się przy następnych rybach. Przyjechał dober, przywitajcie. Cześć. Właśnie było takie ładne branie. Nie wiem, co to była za ryba. Pewnie amur, ale odjazd był piękny. Jak go chwilę ciągnąłem, to czułem, że to było coś dużego, ale się niestety zerwał. To widzimy się, jak coś się będzie znowu działo. Już. Taki piękny karp, choć sobie w cień z nim. Wziął mi na spławiczek. Taki ładny. Idzie do wody oczywiście. To do zobaczenia przy 20. Pierwszy. Tata ma rybę. Zaraz zobaczymy, łowca tutaj ciągnie. Chyba coś większego, myślę, nie? Ładnie idzie. Kij pięknie pracuje. A ryba też duża, pewnie. Czyżby się zerwała? Nie, siedzi. Mi coś bierze na spławiku, to widzimy się za chwilkę. Tata złowił takiego karpika, trochę większy niż ten mój, ale okej, to idzie do wody, nie? No piękniutki. Olmo, otwarty pysk. Ładny rozchlap. Poszedł, to zatrzymaj już. Widzimy się przy kolejnej rybie. Kolejna ryba taty. Tata mówi, że mały, zaraz zobaczymy. Jak go podbiorę, to się widzimy. Już? Mhm. Tata wyciągnął kolejnego karpiczka, dobra, to go wypuszczamy. Chyba największy dziś. I do następnej ryby. Następnego ja zacinam. Tata ma piękną rybę chyba. Chyba piękną. Ładnie siedzi i też pięknie pracuje. To widzimy się, mam nadzieję, jak się nie zerwie. Tata ma kolejnego karpia. Nie wiem, czy widzieliście, ale jest z nami dobry. No, to dobra. To idzie do wody, jak wszystko. Oczywiście ja... Ja zerwałem piękną rybę. O, tak. A ja i dober oczywiście. Co zrobiliśmy? Dobra, to pa. Pa, pa. No i co? Widzimy się do następnej ryby. Kolejna rybka. Zaraz weźmiemy go podbieraczkiem. Okej, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Kilka karpi było. Marek, pożegnaj się. Ejo. Dober, pożegnaj się. Pa. No to cześć. Była chwila przerwy w braniach. Telefon mi się już zaczynał wyładowywać.
No i cóż, no i pozostało mi tylko go wyłączyć nagrywanie, bo by mi się cały rozładował. I nagle poluźniła mi się żyłka na gruncie u mnie na federze. No i tam 3 minuty tak stało i zaciąłem i taki piękny linek siedział. Zaraz zobaczcie, jaki ładny linek. Mój rekordowy lin ogólnie. A potem taka niespodzianka była. Prawie mi wędkę do wody wrąbał. Zerwały mi się ogólnie 3 karpie na wyprawie, ale prawie wędkę mi do wody wrąbał mój pierwszy sazan w życiu. Taki pierwszy sazan w życiu. No, tata do tego czasu miał największą rybę złowioną, ale to się zmieniło. Miałem delikatne branie, jakby to było coś malutkiego, taki karpik jak ten, taki sazanek, ale ciągnąłem go, to naprawdę poczułem, co to jest mieć fajną rybkę na haczyku i wyciągnąłem takiego moją życiówkę, prawie 2,5-kilogramowego sazana. Ładnie ciągnął, robił piękne odjazdy, no i teraz ja miałem największą rybę wyprawy. A więc no, to by było na tyle. Sazanek oczywiście wrócił do wody, tak samo jak ten linek i mniejszy sazanek. A więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i co? Do zobaczenia na kolejnej wyprawie wędkarskiej. Mam nadzieję, że też na karpiach.